67 milionów euro. Zrobienie dziury w dachu, rozumiesz? Mhm. Jakby, i ale teraz, to chodzi o to, że takie są procedury? Żeby... To są homologacje, to jest konstruowanie, to są badania, to są serwisy, to są procesy produkcyjne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Okay, czyli i teraz wyobraź sobie, że teraz jakby masz... Wiesz co, to było możliwe 30 lat temu, 40 lat temu, tak? Kiedy jeszcze to nie były tak potężne budżety do odtworzenia. Tak, rozlałem kawę niechcący, żeby wejść na ten rynek. Natomiast dziś, wiesz, stworzenie płyty podłogowej, która jest płytą podłogową nowoczesną i będzie funkcjonowała przez kolejne lata, to są miliardy euro. Dlatego płyty podłogowe rozdzielane są na dziesiątki modeli samochodów. Nie wiem, Volkswagen jak produkuje płytę podłogową, to on jest w Skodzie, on jest w Porsche, on jest w Audi, jest wiesz, w Seacie, jest w wielu, wielu, wielu markach różnych segmentów. Jakby wtedy zaczyna się to jakby opłacać. I teraz pomyśl sobie, że jest taka koncepcja na stworzenie czegoś takiego. No nie. Oczywiście mamy wielką szansę na produkowanie samochodów niskoseryjnych. Na przykład, wiesz, jakby takich jakichś wyjątkowych. Tak, zgadza się. I mamy niesamowite możliwości, niesamowitych designerów, świetnych inżynierów. Zobacz, co się dzieje na świecie. Jakby Polacy są na każdym największym koncernie motoryzacyjnym na świecie i nie są tam tylko po to, żeby otwierać i zamykać drzwi wszystkim gościom. No tak, ten piękny znaczek Fiat. Który no, sam jest dziełem sztuki. No wiesz, też jest to Janusz Kaniewski, niestety świętej pamięci. Natomiast, wiesz, chwilę temu na emeryturę przeszedł Tadeusz Jelec, jeden z głównych designerów Jaguara. Szefem technicznym i wiceprezydentem Astona Martina jest pan, który nazywa się Jelec, a jego razem z tatą w latach 70. i 80. budował polski super samochód, który nazywał się Leopard, czy Gepard najpierw, potem Leopard. Wiesz, dziś ten człowiek jest szefem technologicznym Astona Martina, który próbuje włożyć w to nową siłę. Mamy w Mercedesie, mamy w BMW, mamy w Audi Kamila Łabanowicza, który jakby, wiesz, jest odpowiedzialnym dziś designerem z dużym zespołem pod sobą, który tworzy te najnowsze, najbardziej zaawansowane technologicznie samochody elektryczne, wiesz, tą nową zupełnie linię Audi. Więc kurde, jest tego naprawdę potencjał jest niesamowity. Wiesz, ja jeszcze liczyłem tak 10 lat temu na to, że ktoś się obudzi i będzie w stanie na przykład wyprodukować nowoczesny samochód elektryczny. Taki, wiesz, samochód miejski, bo to byłaby jeszcze szansa. No tak, ale dzisiaj już jest na to za późno. No, peleton odjechał. Peleton odjechał, tak. Jakby to niestety... Musimy czekać na moment, kiedy będą kolejne innowacje, tak? Kiedy będą samochody... Ale wiesz co, żyjemy w takich czasach dla motoryzacji, które... Ja myślę, że ostatnia tak duża rewolucja była 120-130 lat temu, kiedy samochód powstawał. Bo kiedy, nie wiem, pierwszy Mercedes Simplex pokazał, że wszystkie fotele są skierowane w kierunku jazdy, jest kierownica i to przypomina samochód, to i żyjemy dokładnie w tych samych czasach podobnej rewolucji motoryzacyjnej, kiedy stworzysz samochody, które nie będą miały żadnych zasad. Bo dziś stworzenie samochodu elektrycznego, jak pozwala popuścić wodze fantazji tak, że nie musisz mieć silnika, nie musisz mieć skrzyni biegów, nie musisz mieć wału, nie musisz mieć jakby, wiesz, wszystkich chłodnic, niechłodnic i tak dalej, i tak dalej. Wyobraź sobie, że silniki dzisiaj ładujesz w koła. Jedynym ograniczeniem masz akumulatory, które rozkładasz sobie dokładnie w takim miejscu, jakim chcesz w samochodzie. Za chwilę te samochody nie będą musiały mieć foteli w kierunku jazdy, bo będą poruszały się autonomicznie, więc wyobraź sobie... Ale myślisz, że coś zyskujemy, czy coś tracimy? W czasie tej rewolucji. Wiesz co, to jest niestety nieuniknione. Jakby nie jestem wiesz... No nie będziesz trzymał kierownicy. Ale ja pamiętam, jak czytałem artykuły, kiedy Stanisław Grodzki wyjechał pierwszym automobilem w Warszawie, odebrał go na dworcu głównym, wyjeżdżał tym pierwszym, to jest Peugeotem, i po raz pierwszy w Warszawie pojawił się automobil, to bodajże chyba Prus pisał, że to się nie przyjmie. Wiesz, że to w ogóle jest coś, co jest kompletnie bez sensu i te pojazdy automobilowe jakby są czymś wymyślonym, bo koń to koń.
Wiesz, na pewno nie chcę dzisiaj należeć do grona ludzi, które będzie negowało tą przyszłość motoryzacji. Ale lubisz trzymać kierownicę. Oczywiście, że lubię trzymać kierownicę, tylko pamiętaj, że nas, maniaków motoryzacyjnych, jest coraz mniej. Jakby coraz częściej od samochodu wymaga się dokładnie takiej samej sprawności, jak wymagasz od komputera typu PC. Wiesz, czy czujesz coś do komputera typu PC? Ja nie. Jakby wchodzisz, odpalasz, ma działać, ma funkcjonować, ma wydrukować, ma się połączyć z internetem i masz go zamknąć. W fotelu i scrollował internet, no ale tracisz... Wiesz, jakby... Esencję, no. Zobacz na nowe pokolenie, które też się bardzo zmienia. Ludzi, którzy, wiesz, za moich czasów jakby ja nie mogłem się doczekać. Ja kombinowałem na tym, jak zrobić to prawo jazdy znacznie wcześniej niż można było i wiedziałem, że w Stanach Zjednoczonych można było zrobić od 16 roku życia, ale niestety nie miałem możliwości wyjechania do Stanów Zjednoczonych, a zrobiłbym to tylko po to, żeby zrobić tam prawo jazdy, wiesz, i jeździć samochodem. Zobacz. Nowe pokolenie to już nie jest to pokolenie takich zapaleńców motoryzacyjnych, nawet którzy, nie chce mieć samochodu. Którzy pierwsze co to robią prawo jazdy, kiedy mogą, prawda? Jakby to jest też pokolenie, które nie ma takiej potrzeby posiadania własnego samochodu. Po co? Jakby no, oni mogą sobie użyć car sharing, wiesz, jakieś pożyczyć od rodziców. Jakby nie ma takiej potrzeby. No, dla mnie, jakby wiesz, ten samochód zawsze był. Wiesz, symbolem. Takim symbolem wolności, tego, że robisz co chcesz. Wiesz, no to zupełnie co innego. Więc tak, na pewno zmienia się też bardzo podejście ludzi do motoryzacji. No to okej, okay. O samochodach pogadaliśmy, ale masz jeszcze inną pasję, bo jesteśmy tu we trójkę. To jeszcze opowiedz o nim. O greblinie? Gremi? Nie śpi. Widzisz, zanudziliśmy go opowieścią o samochodach. No tak, psy lubią opowieści o jedzeniu. Wiesz co, ty... O. O. Jedzenie, tak. Ja wiem, że się o nim mówi. Wiesz, no jakby oczywiście poza motoryzacją jest normalne życie, wiesz, normalna rodzina. Znaczy normalna. Ale nie normalna. Każdy przychodzi na plan z psem, więc dlatego wiesz, no to... Z gremlinem? No, no. Pewnie też byś przychodził, gdybyś miał takiego gremlina, psa, którego moja kobieta zabrała z takiej mazurskiej budy. Wiesz, był małym psem na wielkim łańcuchu i zabrała go stamtąd, jak był jeszcze małym szczeniakiem. No i tak został z nami. I jeździ? Jeździ, oczywiście, że jeździ. Nie lubi głośnych samochodów. Nie lubi takich, wiesz, samochodów, które są bardzo głośne, które faktycznie trzęsą, bo woli samochody bardziej komfortowe, ale czyli tak. Czyli woli elektryczny niż Jaguara. Ja wiem. Chyba nie jeździłem z nim elektrykiem. Bo opowiedziałbyś o takich dramatycznych przygodach, które masz z samochodami, no bo masz, każdy ma. Kiedy, wiesz, kiedy się zatrzymuje czas i widzisz, że tym razem tego zakrętu nie weźmiesz. Miałeś takie? Każdy miał. Jakby, wiesz, szczególnie kiedy robisz tyle kilometrów, ile my robimy jako ludzie w automaniaku, który, wiesz, jakby cały czas jedziesz gdzieś na plan, cały czas robisz te setki, tysiące kilometrów co odcinek. Każdy z nas miał. Natomiast, wiesz, troszkę u mnie to działa trochę inaczej. No, musisz to brać pod uwagę. Bierzesz to pod uwagę, oczywiście. Natomiast... Dziś dorosłem do tego, że nie zawsze trzeba pajacować za kierownicą, nie zawsze trzeba przesadzać. No, ale już nie należy do osób, które będzie opowiadało, że jeździsz tylko i wyłącznie zgodnie z przepisami i przestrzegasz każdego ograniczenia prędkości, bo takich ludzi nie ma w Polsce. Jakby, natomiast wszystko wydaje mi się, że musi być zrobione z głową. Wiesz, musisz myśleć o tym, co się dzieje, co się wydarzy. Ale jeździłeś na najtrudniejszych torach, jeździłeś samochodami, które widziałeś pierwszy raz w życiu. No to dociskałeś się, no to musiały być sytuacje, w których... Ale nie myślisz o tym, wiesz, jakby jak przy każdym, jak u każdego tak naprawdę kierowcy wyścigowego. Nie myślisz o tym, co się wydarzy, bo jeżeli myślisz o tym i ma to stanowić twoją traumę, to nie wejdziesz nigdy do samochodu. A pamiętasz swój pierwszy samochód w życiu? Jasne, miałem Citroena 2CV. Stary, Citroen 2CV kupiłem go za moje pierwsze zarobione pieniądze. Jeździłem wtedy jako 15-latek. Trochę na nielegalu. Jeździłem wtedy jako kaskader i dubler w takim polskim serialu, który nazywał się Wszystkie pieniądze świata.
Jeździłem tam ciężarówkami, motocyklami, wiesz, jakieś różne inne dziwne rzeczy. Oj, na przykład, to inspekcja pracy nie dopatrzyła się. Dublowałem, nie wiem, Ewę Wiśniewską, która była w takiej, byłem w takiej peruce, wiesz, blond. To był w ogóle pierwszy debiut Maćka Sztura wtedy. Radek Elis i Maciek Sztur grali główną rolę. I za pierwszą zarobioną kasę wtedy, to kupiłem sobie Citroena 2CV. Nie miałem wtedy jeszcze prawa jazdy. Tak, nie miałem. Moja 2CV-ka oczywiście, nie stać mnie było na piękną 2CV-kę, więc była raczej takim, wiesz, zajechanym trupem, który miał dziury w podłodze. Że jak była zima, to fajnie było, bo ten śnieg zalepiał te wszystkie dziury, bo jak była odwilż, to miałeś mokre nogawki. Mhm. Na ogrzewanie oczywiście nigdy nie działało. Przeciągi, które panowały w tym samochodzie, były technologiczne, które panowały non-stop. Ale cudownie wspominam ten samochód. No, mam go do dziś. Ale jak to, jak dostałeś pracę jako kaskader? Wiesz co, bo to wyszło przez zupełny przypadek, bo część aktorów nie radziła sobie ze sprzętami, które pojawiały się na planie filmowym, bo to nie są łatwe sprzęty do jazdy. Kiedy miałeś do dyspozycji, nie wiem, potężną ciężarówkę Binzi Knack, która kręci się, nie wiem, do 1800 obrotów, a nie tak jak dzisiejsze samochody osobowe. Pamiętam, że już nie pamiętam, chyba Ewa Wiśniewska przekręciła silnik i korbowód bokiem wyszedł, bo chciała ruszyć jak normalnym samochodem się rusza, a to nie należało do najłatwiejszych obsługa takiego sprzętu, wiesz, z lat 30., z lat 40. Czy miałeś do dyspozycji, wiesz, motocykle takie, nie wiem, jak Sokół 1000 czy BSA 1000. Ale jak to możliwe, to było, że ty potrafiłeś ruszyć? Wiesz, ja się wychowałem przy tym. Ja się wychowałem przy tym i to są takie rzeczy, które, nie wiem, gdzieś tam... Właśnie ja nie wiem, jak to jest bez tego, wiesz, jakby i to było takie dla mnie absolutnie naturalne, że jakby potrafiłem tym, na podwórko, nie wiem, wsiadałeś do takiej ciężarówki? Wbijać się tą ciężarówką w te wąskie warszawskie bramy, wiesz, bez zarysowania i bez jazdy i tak dalej. Ale to jest dokładnie to samo, jak się na przykład, nie wiem, ja nauczyłem się jeździć czołgiem T-34 po serialu Czterej Pancernie. Mieliśmy te czołgi, które stały u nas w muzeum, to są w ogóle jakby czołgi z łódzkiej wytwórni, więc to są dokładnie te, które brały udział w nakręceniu Czterech Pancernych, ale nikt z nas w życiu nie wiedział, jak się jeździ czołgiem, no bo jak obsługiwać ten czołg, wiesz, nie ma kierownicy, te drągi, wiesz, tu jakieś pompy, tu jakieś zawory i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, katowałem na VHS-ach wszystkie odcinki Czterej Pancernie i Pies, które znam na pamięć i oni mieli tam genialnych, ale naprawdę genialnych konsultantów z wojska, dotyczących obsługi tego czołgu. Wiesz, po wszystkich odcinkach ja doskonale wiedziałem, stary, gdzie wchodzisz, jak się podpinać, tu ciśnienie oleju najpierw, wiesz, tu dopompowanie ciśnienia do paliwa i tak dalej, i tak dalej. I nie wiem, jak robiliśmy tam parę lat temu jakieś takie nagranie, że jeździłem czołgiem T-34, nawiązując do Czterech Pancernych, gdzie trzeba było wbić gwóźdź w drzewo, no. To stary, w ogóle nie wiem, jak to się stało, ale zrobiłem to za jednym strzałem, tak. Potem dopiero przeczytałem, że w filmie oszukiwali. Dzięki. Proszę. Super, to jest dobra puenta.